Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejne studium przypadku dotyczące Mini 2. Akurat jestem na etapie aktualizacji warsztatu online dotyczącego eksploatacji tego małego drona. I dzisiaj pokażę, jak ustawiam ekspozycję, jak sobie radzę z ekspozycją w tym trybie Pro. Na czym to polega, jak kompensację ustawiam, jak ISO, migawkę, czy używam filterek, czy nie. Wszystko Wam opowiem podczas tego lotu. Także zapraszam bardzo serdecznie. Nie tracimy więcej czasu, tylko startujemy. Let's go! Podstawa jest taka, że zaczynam lot w ustawieniach automatycznych i dopiero jak znajdę odpowiedni spot, jak dotrę na miejsce, gdzie chcę filmować, dopiero ustawię odpowiednią ekspozycję. Zatem wznieśmy się. Home point jest już w tej chwili zarejestrowany. 92% akumulatora, czyli jest w porządku. Polecimy kawałek ze światłem i tą sekwencję chciałbym nagrać, jak tylko dotrę do kępy, do tej przecinki. Za chwilę chciałbym zacząć nagrywać. Jeszcze nie teraz, ale mniej więcej na tym etapie. I teraz powiedzmy, że potrzebuję 20 sekund nagrania stąd, kiedy krążę wokół tej kępy, więc przenoszę sobie ustawienia, zmieniam ustawienia na Pro. Następnie widzimy, że tak, ISO jest setka i to jest w porządku. White Balance 5600, on jest manualny i to jest też ok. Jeżeli chodzi o czas naświetlania, mamy tutaj niedoświetlony obraz mocno, musimy go wydłużyć. Ja używam filterka ND32 dzisiaj i zobaczmy, jak wygląda. On jest troszeczkę za mocny jak na te ustawienia, więc to, co możemy zrobić z tej pozycji, to podnieść ISO. Podniesiemy ISO do wartości 200, czyli czułość jest podniesiona i leciutko skrócę czas naświetlania 1,8. Mniej więcej tak jak teraz. Można by spróbować 1,6, ale to jest ten zakres. I teraz zaczynamy nagrywać. 4K 25 klatek. Takie ustawienia niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo, a mianowicie takie, że mogę prześwietlić chmury, które mamy na drugim czy na trzecim planie. Bardzo ładne ujęcie. Ok, pierwsze 20 sekund jest. Teraz chciałbym podlecieć nieco bliżej, tak żeby kępa była tutaj na pierwszym planie i ustawić ją w ten sposób na 2/3. Świetnie. I teraz to, co zrobimy, to ustawienie automatyczne. I tu chciałbym nie doświetlić obraz o 0,3 działki. Dobra, spróbujmy zrobić drugie ujęcie. I obserwujemy, jak wygląda kompensacja. Jest trochę ciemno. Taki obraz wymaga postprodukcji, ale on zapewnia nam to, że zachowamy detale w chmurach, na niebie. Dobrze, 20 sekund wystarczy. I teraz to, co zrobimy, to ja cofnę się tutaj pomiędzy nimi. Chciałbym to pokazać jeszcze na ujęciu, jak właśnie cofam się i wyłania się nam ta kępa. Troszeczkę niżej, tak jak teraz, bardzo dobre ujęcie, minus 0,3, spróbujmy to zrobić w automacie. Co do filtrów, można zrobić tak, że faktycznie odważnie bardzo te filtry stosujemy. Nie ma co się obawiać i trzeba faktycznie odważnie dobierać. Najwyżej przestawimy na ISO 200, jeżeli jest trochę za mocny ten filterek. Przy tej pogodzie, jaką mamy w tej chwili, zwykle używam 16 i używam też 32, w zależności od tego, czy to jest intensywne oświetlenie, czy oświetlenie takie słabsze. Wygląda to w porządku. Za chwilę zmienimy miejscówkę, zobaczymy sobie to w drugim miejscu. Może spróbujemy nagrać coś pod światło. Teraz mamy taką sytuację, że będziemy filmowali z kamerą w dół. Tak? Czyli to, co chcemy osiągnąć, to sfilmować właśnie te kombajny w takiej sekwencji, żeby kamerę mieć skierowaną bezpośrednio w dół. Świetnie. Trochę wieje, ale jesteśmy gotowi do tego, żeby pięknie sfilmować tę sekwencję. Tak jak teraz.
odzyskałem lepszą wizję, można się troszeczkę podnieść faktycznie w takiej sytuacji. Teraz się delikatnie obniżam. Bardzo delikatnie dopasowuję się do rytmu, w jakim jedzie kombajn. I to będzie to, wystarczy takie ujęcie. Nic więcej nie potrzeba. Dobrze, spróbujmy w takim razie przejść na ustawienia Pro. 1,5 sekundy. Mam obraz nieco niedoświetlony. Widać, że filterek jest za mocny. Powinienem w tym momencie ten filtr zmienić na słabszy lub też go zdjąć całkiem. ISO 400. To, co jest charakterystyczne dla ustawień manualnych, to jest ustawienie Pro właśnie, to po zmianie kąta kamery, jeżeli zmieniamy zupełnie ujęcie, te ustawienia są nieaktualne. Zobaczcie, teraz jest bardzo mocno przepalone niebo, prześwietlenie, natomiast ekspozycja jest dobrana na widok z dołu. Chcąc robić ujęcia na wprost, trzeba by pograć i zmienić znowu parametry ekspozycji. Tak jak ISO obniżyć z wartości 400 do wartości na przykład 100, bo 200 jest za wysoka, więc zmienimy, przejdziemy na 100 pierwotnie. I dlatego ustawienia automatyczne z blokadą ekspozycji, one są wygodniejsze. Szczególnie jeżeli skupiamy się na samym pilotażu, bo tutaj najlepiej mieć dwóch operatorów w takich przypadkach, kiedy filmujemy Pro, albo tylko dokonywać krótkich ujęć i krótkich nagrań pojedynczych sekwencji, a następnie przestawiać te ustawienia. Bardzo serdecznie zapraszam Was też i zachęcam do skorzystania z warsztatu online'owego dotyczącego Mini 2 czy R2, także aplikacyjnych warsztatów i innych produktowych, a my widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!